Привет, to you, comrades! Witam was bardzo serdecznie. Hej, hej, hello, ludziska z tej strony, jak zwykle, Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny, mam nadzieję, całkiem epicki odcinek serii Zagrajmy w Metro Last Light wersji Redux. Z tego, co pamiętacie, ostatnimi czasy przedzieramy się przez upadłą rzekę Moskwę, a co z tego wyniknie? Prawdopodobnie przekonamy się niebawem. Zatem, nie przeciągając nadmiernie struny, rym cym cym. Kolejny Alrighty. Rozdział. I nadal jesteśmy na moście. Nadal chyba na powierzchni z tego, co widzę. Ty nie widzisz ich, da? Co ja nie widzę? Ja wszystko widzę! Widzieć. Ja wszystko widzę, mój drogi! Grozny, ciebie nie widzę. Gdzie ty? A, widzę zły. Cię. Widzisz, że nie widzę, że ja widzę, że widzę. Tak jest. Krasny, zły, no co ty takich rzeczy nie wiedziałeś, to podstawy są, proszę ja ciebie. No, tak czy inaczej, z tego, co widzę, filtry dalej mi lecą, tak więc trzeba się streszczać. Uuu, schowek, dobrze. Przy okazji troszeczkę filtrów zebrałem. Całkiem pokaźnych rozmiarów schowek i dupo broń! Uiii, dupo broń! Snajperką mówimy stanowcze nie. Zdecydowanie się na nich sparzyłem, chociaż feeling strzału ze snajpy był całkiem fajny. Czyli znowu jakaś taka termowizja oszukistyczna, co przez ściany widzi. No dobra, skoro tak być musi. Może troszeczkę ponapierdupcam teraz tego Helsinga. To jest nowo zdobyta przeze mnie broń. Wkrótce się przekonamy, czy warto ją było podnosić, czy był to strzał w dziesiątkę, czy też może w kolano. Niestety wszystko jest możliwe. Zaraz się przekonamy, jaki będzie feeling strzału. Prosiaczkę, słuchaj mnie, mam przyjmij tutaj pesteczkę od wujka Grzesia. Wow. Fajne. Jakie cichutkie w ogóle, zobaczcie, padają na strzał. Ale jazda! No i przede wszystkim ta broń jest pieruńsko-klimatyczna. Zresztą tak samo jak jej nazwa, Helsing, ludziska, nazwa prawdopodobnie znikąd się nie wzięła. Strzelałbym w ciemno, że została zapożyczona przez twórców gry z powieści Brama Stokera, z postaci jaką był Abraham Van Helsing, powieści napisanej jeszcze w roku 1897, która w dzisiejszych czasach stała się praktycznie bestsellerem, ogólnoświatowym bestsellerem. Na podstawie tej powieści powstają rzecz jasna po dziś dzień sztuki teatralne, filmy takie jak Van Helsing, takie jak Dracula, takie jak Wampiry bez zębów, takie jak Nosferatu. No i nawet inne książki, całe sagi książek. Nieprawdopodobna sprawa, a mowa tutaj o powieści Dracula. Ludziska, to z tej powieści wyewoluowały potem wszystkie inne. O tej samej nazwie, a i przy okazji o innych nazwach, ale powieści, które, kurde, nie mogę przycelować. Delirka, nie mogę przycelować, god damn you, delirka. No, w dupiszcze mu szczeliłem, dobra, jakoś się udało. No ten wiatr zdecydowanie nie będzie moim sprzymierzeńcem. No i na podstawie właśnie powieści Brama Stokera zatytułowanej Dracula potem powstały wszystkie uniwersa traktujące o... I... okej. Okay. Nietoperek, tak? Traktujące o szeroko pojętych wampirach. No i myślę, że właśnie o to chodziło twórcom gry, kiedy nazywali tą broń, bo ona jest dosyć taka w nawiązaniu, prawda? Strzelamy tutaj swego rodzaju stalowymi prętami, bełtami. Jest to dosyć zbliżone do kołków, stalowych kołków, którymi zabijało się, prawda, wampiry, wąpierze, jakby to ładnie powiedział. Wiedźmin, mamy kluczyk! Sweet! Houston, Houston, we have a kluczyk here. Dobrze, super, to mnie bardzo cieszy. No oczywiście wampiry zazwyczaj zabijało się osinowymi kołkami, no ale wiecie, mniej więcej jest to coś w tym samym guście, coś podobnego. Całkiem sporo zapasów, całkiem sporo trupiszczy na tym moście jest, co powinno mi dawać do myślenia, że raczej mnie tutaj nie powinno być. No ale dobra, podpompujemy sobie to i owo. I... ile mam filtra? Końcówa, trzeba będzie wymienić. No, powiem wam, miejscówa bardzo fajna, klimatyczna, ta burza też mi się podoba, fajny pomysł. Dobra, zmień to. Co byś się tu, chłopie, nie udusił? Ja muszę, Janusze, bo inaczej się uduszę. Super. Tak, przechodzimy ewidentnie na drugą stronę mostu. Tam jest potężna cerkiew. Tam są inne mosty moskiewskie i jakieś bugi graficzne. Przynajmniej tam mi się wydaje, że to są bugi. To raczej tak nie powinno wyglądać. Ale nie wiem, no może i taki mieli pomysł twórcy gry. Smatri. Aha. Ich mnogo. Ty oszukisto, cheaterze jeden, weź mi to wyłącz. Ja chcę uczciwie grać, bez takich Eurowizji, że tak powiem. Mogę to? A, mogę to, dobra. Nie wiem, ile mam pocisków do tego. Zaraz sprawdzę. Ciebie tak na cichaszcza, Jasiu, na cichaszcza.
Zabiję ciebie i wszystkich twoich włochatych przyjaciół. Zabiję wszystkie nosalisy w tym mieście i wszystkie potwory na literę N. Tak, oczywiście, po raz kolejny cytat filmowy. Słynny polski aktor Bogusław Linda. Widziska, musicie wiedzieć, być może te młodsze osoby, które oglądają mój kanał, nie zdają sobie z tego sprawy, aczkolwiek musicie wiedzieć, że w latach 90. ubiegłego wieku Bogusław Linda był czołowym polskim aktorem. Grał praktycznie we wszystkich bardziej ambitnych filmach, tym bardziej filmach akcji, filmach wojennych, filmach wojskowych. To był taki typowy hollywoodzko-kinowy badass, prawda? U nas nie było Hollywoodu. W Hollywoodzie w tamtych czasach był oczywiście Bruce Willis, był Chuck Norris, był Tommy Lee Jones, był Arnold Schwarzenegger, był Rambo, czyli Rocky Balboa, Jean-Claude Van Damme. Natomiast na gruncie polskim odzwierciedleniem tych wszystkich osób był Bogusław Linda. To był czołowy polski badass. Czyli właśnie taki złowieszczy jegomość, który potrafił zabijać skinięciem małego palca u lewej ręki, prawda? Tak to wszystko wyglądało. No i grał w bardzo wielu takich kluczowych polskich filmach. I też w tych filmach często padały takie kosmiczne cytaty i to jest właśnie nawiązanie do jednego z tychże cytatów. Pamiętam tą scenę. Wow, co jest? No, serio? Czekaj, stój! Wow. Okej. Okay. Tak znienacka, no wiesz co, ty wstydu nie masz. Ty wstydu nie masz. A tak nagle, skąd on się tutaj w ogóle wziął? To było dziwne. Dobra, czyli znowu, przeładuj. Znowu. Jak to się robiło? Aha, dobra. To przytrzymaj, to napompuj. A se bicepsa wytrenuję. No po raz kolejny mamy całkiem sporo zasobów, ale to jest amunicja do sajgi, może z niej powinien teraz strzelać. Dobra, no zobaczymy. Spróbujmy może z sajgi faktycznie troszeczkę ponapierdupcać. No i był taki cytat filmowy. Zaraz, jak to leciało? Jeszcze tutaj zobaczę, co jest z tej strony. Jak to leciało, żebym to sobie teraz przypomniał, no. On był kosmiczny, po prostu kosmiczny. Czekaj, chłopie, nie duś się. Już ci daję filtra. Coś w ten deseń. Kim ty w ogóle jesteś, człowieku? Jestem Nowak, proszę pana. To słuchajcie, Nowak. Zabiję ciebie i całą twoją rodzinę. Ale Nowaków jest bardzo dużo. Nieważne. Zabiję wszystkich Nowaków w tym kraju. Zabiję wszystkich ludzi na literę N. Kompletnie mnie to rozwalało. Tak, świetne polskie filmy. Tutaj chyba coś będzie, jakaś taka znajoma. Kurczę, tego się nie spodziewałem. Mamy dziennik. Zobaczmy, most, wpis pierwszy. Ale ja pozostałem człowiekiem, bałem się być inny, bałem się, że wezmą mnie za odmieńca. Tylko ja nie podlegałem ich wpływowi, ale podejrzewałem, że jestem uśpionym agentem potworów. Wymazałem z pamięci spotkanie z cieniem. Bestia siedząca we mnie obudziła się i pożarła człowieka. Wszedłem na powierzchnię jako sierota i wróciłem jako syn pierworodny. Miałem nawiązać połączenie pomiędzy ludźmi a aniołami, ale zamiast tego wycelowałem w nie rakiety. Ocalał tylko jeden i teraz to on stoi przede mną, dziecko, sierota, sam na całym świecie. Cykl się dopełnił. O ironio losu. No, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Bo z pewnością coś jeszcze mamy. Jakieś komputery w ogóle? Co tutaj komputery robią? O... Dobra, szafeczki, widzę, coś tutaj jest. Do sajgi amunicja. No to chyba rzeczywiście z tej sajgi muszę teraz troszeczkę ponapierdupcać, bo sporo tego pozbierałem. Czy ja tutaj cały czas zużywam filtry? Mogę to ściągnąć? I mogę! No to dobrze. To mnie to cieszy. Nie, nie mogę. Nie mogę, nie mogę! Matko bosko, kochano, mało żech się nie udusił. Jestem Ebińskim. No ale dobra, liczą się chęci. No, to wychodzimy na powierzchnię, zobaczymy, co też tutaj mnie czeka. O kurde, sporo wrogów. Czemu mi się tak oczy świecą? Świecące odbyty, WC kaczki. O, okej. Tego może bym namaślaczył po cichu, wiecie? No udało się. Przy odrobinie szczęścia tamtego też namaślaczę po cichu. Ale może bym wolał nożykiem. Bo nie chcę tyle tracić tych
bełtów, wiecie, bo on pewnie spadnie. A nie, myślałem, że spadnie za okno i bym już tego nie odzyskał. No ładnie to idzie. Ludziska zakochają się w tej broni, zakochają się w Helsingu. To jest taka kusza z Half-Life'a. I zaraz, jak to się znowu robiło? Czekaj, czekaj, napompuj to. Wymień. No to jest taka typowa właśnie broń do działania na cichaszcza, bo jakby się zleciały tutaj te potwory, Helsingiem nie miałbym szans. Wtedy muszę brać Saigę. Chyba nic tu nie ma. To idziemy dalej. Super jest ta koncepcja, że mogę potem podnosić te bełty. O, co to jest? Czy to jest Nosalis? Nie wiem, ale to było dziwne. Taki zdeczka jakby taki, nie wiem, nietoperek? Co to w ogóle było? Wygląda groźnie w każdym razie. I mnie okrąża w każdym razie. Ty, ziomek! Się uspokój. Morda, leżeć było. Mordo, kochana. No, jest tutaj sporo wrogów. Może to się dało na cicho przejść, no. Jeżeli tak, to trochę spierdzieliłem. Tu są w ogóle różne odmiany. Zobaczcie, czarni, czerwoni. A gdzie są fioletowi? Dobra, zaraz trzeba będzie zmienić filtr. Zdecydowanie, ale jeszcze nie. Zamierzam żyłować te filtry aż do końca. Tam mamy coś na kształt cór Stalina. Też mnie o to pytaliście, bo tak swego czasu powiedziałem. Córa Stalina na materiale, siostra Stalina, córa Stalina. Niektóre osoby nie do końca wiedziały, o co mi chodzi. Ludziska w Moskwie w latach 40. i 50., tak na przełomie lat 40. i 50. wybudowano całkiem sporo wieżowców wykonanych w stylu architektonicznym Art Deco, czyli tych bogatych zdobień, takich typowo barokowych. Dobra, zmień ten filtr. To były najpotężniejsze drapacze chmur w Europie w tamtych czasach. Tak jak mówię, to były czasy zaraz po wojnie, przełom lat 40. i 50., w związku z czym Europa w tamtych czasach w ogóle raczej nie miała drapaczy chmur, a w Moskwie te drapacze chmur powstawały. Były one właśnie stylizowane na gruncie, na podstawie, w odzwierciedleniu do drapaczy chmur amerykańskich, takich jak Empire State Building, takich jak budynek Chryslera, budynek Rockefellera. Gdzie ja mam teraz iść, przepraszam? A, tu chyba, no, jest jakaś droga, dobra. Łatwo przeoczyć. Wszystko łatwo przeoczyć. I mam filtrów. Muszę się z tym pilnować, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. 7 minut, mało. Trzeba się streszczać. 7 minut to już nie jest tak dużo, ile bym chciał. Okej. O kurde. O kurde! Klepie mnie! Nic nie widzę, nic nie słyszę. Co się dzieje? Coś się tu wyrabia? Coś się dzieje? Ty na mnie bumczysz! Nie bumcz na mnie! To jest... Jakie to ma skrzydła w ogóle, wy to widzieliście? Co to jest? Pojęcia nie mam, ale to jest jakiś nowy przeciwnik. I zdecydowanie nie jest to przeciwnik przyjemny. Atakuje dystansowo. Ha. No to ciche przekradanie się mamy raczej za sobą. A. Mogę podnieść to? Mogę. Dobra, super. No i cóż, ludziska, kontynuując wątek. Takie córy Stalina były wykonywane... O kurde, no szlak, no nie dadzą się po prostu wypowiedzieć. Czemu ty... Szlak, to jest przesrane, że oni właśnie tak psionicznie atakują. Połączenie ataków wręcz z atakami psionicznymi zdecydowanie jest takim połączeniem nie do końca przyjemnym. Weź ty zgiń, chłopie, weź ty zgiń. I przepadnij, maro nieczysto. W dupala! Dobrze, piknie. Co ja bym bez Saigi zrobił, to ja nie wiem. Chyba, że zaczyna mi brakować do niej amunicji. No, zero, super. Nie mam amunicji do Saigi, do Helsinga mam tyle, co kod napłakał, więc ogólnie w porządku.
No, teraz to by się przydał ten kałach 2012, szczerze mówiąc. No ale dobra, nie będę płakał. I takich cór Stalina w latach 40. i 50. było budowane 7. Ogólnie miało powstać 9, ale wybudowano ostatecznie 7. Dlaczego nie 9? Zaraz wam o tym przedłożę. Ale z tego co widzę, coś się tu chyba zaraz będzie działo, bo jakaś lina tu jest. I przepraszam, że jak? Aha. Okej. Jaki fajny! Ui! Ale bombastyczny! Karuzela. O kurde, to już takie trochę mniej fajne jest. Nietoperek! Nie lubię nietoperzy. Nie będę do niego strzelał, bo to jest pewnie niezniszczalne. On mnie pewnie udupi. Na pewno mnie gości udupi. Nie wiem, tą linę pewnie teraz utnie czy coś. No, wiedziałem. Czemu ja zawsze mam rację? Żeby cię po prostu zaraza wzięła. Ja uwiedu jego. Naciągnij go. On большой, но глупый. No bo mój drogi to technika, a nie rozmiar. Czyni z chłopa zawodnika. Ustał. No ja robotaję. Okej, czyli przeszedłem na drugi brzeg rzeki Moskwy, jak nie mam, tak? No to chyba jest okej. Chyba powinien się z tego powodu cieszyć. Tylko mam dwie drogi, na lewo, na prawo. I co teraz? Będę miał chyba iść. Ciebie zawódy za drzwi. Zobaczymy, co jest tutaj. Czekaj, Stasiu, bo ja tu szperam. Szperu. Widzisz, rozumisz. Tego otworzyć nie nada. To co, nic tu nie ma? Jakoś nie chce mi się wierzyć. Jest safe. Okej. Okay. Tylko nie mogę podnieść zawartości safe'u. Szkoda trochę. O, dobra, teraz chrąknęło. I poza tym iść, wajść, iść. No to idziemy w drugą stronę. I to były bardzo urokliwe budynki, bardzo zbliżone pod względem architektury do naszego Pałacu Kultury i Nauki z Warszawy. Takie przysadziste od spodu, natomiast ku górze się zwężały, były zakończone, każdy z nich był zakończony taką strzelistą wieżą. Tak się to prezentowało. I tak jak mówiłem, na początku miało ich powstać 9. Pierwszym z takich wieżowców... My idziemy w polis. W mieście. I bądź co będzie. Małysz nie zachciał uchodzić, że to trzyma go rядом. Пока nie mogę понять, co. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Но przydaje się, Brzdyńskiel. Muszę przyznać. No. Teraz pewnie coś do mnie będzie mówił. I... Czy to jest metro znowu? Chyba. Mogę to ściągnąć? Chyba. Chyba nie. No to szkoda, przydałoby się. Bo tych filtrów to ja aż pewnie zbyt dużo nie mam. Aha, to jest powierzchnia, no to się nie dziwię, że nie mogłem filtra zdjąć. Całej maski gazowej zdjąć. Okej, to wygląda epicko. A gra ścina. Nie wiem czemu. To jest klimatyczne. Jak dupa szatana mrocznym, po prostu. Niczym naleśnik ze smoły. Oto to. A tutaj mogę sobie zmienić, fajnie. Troszeczkę filtrów zebrałem, też fajnie, nie pogardzę. I kontynuując, tamte wieżowce powstawały właśnie na przełomie lat 40. 50., więc bardzo dawno tam temu. Wszystkie realizowały dokładnie ten sam styl architektury. No coś tam jest rzeczywiście, bo się świeci jak psu jajca. I co ciekawe, poza tym wszystkie te wieżowce miały być zapoczątkowane wybudowaniem Pałacu Rad, o którym wam już kiedyś opowiadałem, najpotężniejszego drapacza chmur na naszej planecie, który miał mieć praktycznie pół kilometra wysokości, miał być zwieńczony potężną statuą towarzysza Lenina. Tu nie wejdę, dobra. Która miała być z kolei czterokrotnie większa od statuły wolności. Takie to były plany. Z Pałacu Rad wyszły ostatecznie nici. I to był pierwszy właśnie z tych wieżowców Stalina, z tych cór Stalina, tudzież sióstr Stalina, jak zwał, tak zwał, który ostatecznie no nie wypalił, no i tego wieżowca zabrakło.
Z kolei ostatnim takim wieżowcem, którego też nie udało się wybudować, nie udało się jego budowy zrealizować, był to drapacz chmur Dmitrija Czeczulina, który, co ciekawe, ostatecznie znalazł swoje odzwierciedlenie na zachodzie, bo projekt Czeczulina i ten wieżowiec, który miał właśnie wybudować sam Czeczulin, to jest tak tam naprawdę ludzie. Projekt... Boją się, że na nich napadą, no nie zły. Okej. Okay. Troszeczkę zmodyfikowany projekt Lwa Rudniewa, którego właśnie znamy z Warszawy. To jest nasz Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina w Warszawie. To jest dokładnie ten budynek. Nie wybudowano go ostatecznie w Moskwie, ale na zachodzie. Oczywiście projekt troszeczkę Lew Rudniew zmienił, ale mimo wszystko to jest ten sam styl i ten sam projekt budowlany. Czyli co? Przechodzimy tędy, nie? Kto taki? O, przepraszam, pomyłeczka. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Порісу. Який закопір. Ти на кінце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Чи можу врешті стягнути маски, бо вони мають стягнуті? Можеш поторгувати з хлопцями. Подякував. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо. Похандлувати? Ну то ogólnie spoko, tyle tylko, że ja nie jestem do końca pewien, czy chcę zostawiać od razu Helsinga, no bo kurczę, całkiem niedawno go zdobyłem. Zaraz, chyba mi się wyładowała latencja. No właśnie. Czułem to w moczniku! No, tak czy inaczej, kończąc właśnie wątek sióstr Stalina, wszystkie te wieżowce zostały wybudowane na bezpośrednie zlecenie Józefa Stalina, stąd właśnie ich nazwa, chociaż co ciekawe, na wschodzie nikt ich tak nie tytułuje. To jest... no spoko, spoko. To jest powszechnie... Siostry Stalina to jest powszechnie stosowana nazwa na zachodzie. Natomiast na wschodzie nikt by tak o tych budynkach nie powiedział. Takie to kuriozum. Wow, zobaczcie jaki potężny. Co to jest? To jest chyba ogromny jakiś fabryczny hangar. Ciekawe miejsce. Takie rejony fabryczne. Podoba mi się tutaj. Bardzo klimatycznie i mroczno. A co to jest? Zaraz się pooglądam, dupuniu. Ale na początek ja poproszę Tojowo. Tutaj. Przede wszystkim myślę, że mogę się pozbyć dwóch nożyków, bo aż tylu nie potrzebuję. Jednego Claymora, dwóch grenade'ów zwykłych, jednego takiego. Zawsze troszkę tego sprzedaję, bo szybko się to podnosi, to się szybko zdobywa w tej grze. I co? I to wszystko, tak? Dobra. A co ty masz tutaj? Nie mam amunicji do tego i to by się przydało faktycznie człowiek kupić. Kulki sprzedam, z tego rzeczy nie będę korzystał. Już się tym nastrzelałem. To samo jeżeli chodzi o pociski do pistoletu. To samo jeżeli chodzi o snajpę. Co to jest w ogóle? Naboje do ciężkich karabinów? What? Ale o co się rozchodzi się? Najbardziej zabójcze naboje w całym metrze używane tylko w potężnych karabinach przeciwpancernych. Wow! W tej grze są różnice przeciwpancerne, naprawdę. Ale jazda, no to ostro. I te, no właśnie, bełtów troszeczkę do Helsinga szłoby mi kupić, chociaż strasznie to jest drogie. Prawdę mówiąc, to szłoby mi kupić zarówno, bo tego mam full, tak? Tyle tylko, że ja teraz żadnego karabinu nie mam, a nie wiem, czy będę zmieniał. Ja to muszę oblukać, czekaj. Co ty masz? Co ty masz, co mi dasz? Ci mogę na przykład coś zmienić tutaj. Coś ciekawego. Mógłbym zamontować taki celownik, ale nie, do Helsinga mi kolimatorowy pasuje, prawdę mówiąc. I tutaj bym mógł wskaźnik laserowy albo szczelny zawór, o widzisz. Zbiornik powietrza wyposażony w ten przedwojenny zawór wysokiej jakości nie przepuszcza powietrza nawet w przypadku przepompowania. I to jest warte zainteresowania, chociaż nie wiem, czy będę to kupował. Natomiast co ty jeszcze masz ciekawego? O kurde! Ho ho ho, panie! Tihar Abzat RPK. Wow! No to jest ciekawe. Najpotężniejszy karabin produkowany w metrze. Potrafi przestrzelić nawet cele schowane za osłoną. Najlepszy karabin snajperski. Priewiet!
No i to właśnie prawdopodobnie ta amunicja przeciwpancerna jest do tego ciepierzaka, którego tutaj widzimy, aczkolwiek musicie mi to wybaczyć. Przepraszam was bardzo serdecznie, zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób prawdopodobnie w tym momencie będzie strasznie rozczarowanych, ale po tym jak ja się sparzyłem na pierwszym karabinie snajperskim w tej grze, to ja już kolejnej snajperki kupować nie zamierzam, bo ta gra tutaj się walczy na bliskie dystanse i walczy się zazwyczaj z kupami przeciwników, więc nie ma miejsca na szeroko pojętą broń snajperską, która właśnie jest do walczenia na wielkie dystanse. To jest po prostu bez sensu, żebym ja teraz kupował snajperkę, a potem walczył nią tak jak tą pierwszą snajperką na dystans 5 metrów, prawda? Tak więc absolutnie tego nie będę kupował. Wybaczcie mi to, myślę, że i tak nie będziecie stratni, no bo strasznie dużo różnych broni już wam zaprezentowałem podczas tego gameplayu. Myślę, że nic nie zakupię, ale tutaj jeszcze się troszeczkę rozpłynę pewnych rzeczach. Jako, że na razie póki co jeszcze nie mam żadnego kałacha, to sprzedam troszeczkę amunicji do niego. Helsinga jeszcze nie będę się pozbywał. Chciałbym z niego jeszcze troszeczkę postrzelać się, troszeczkę nim pobawić. Tak więc zrobimy tak. Sprzedajmy do 90 pestek tutaj. Kupmy troszkę do Saigi, bo z tego się kompletnie wyprułem, strzelałem. No, powiedzmy, że tyle. Takie minimum. I ociupinkę bełtów do tego. Choćby tak ze 3. A powiedzmy może 4. O. No i dobra, mam jeszcze 173 pestki, to jeżeli w przyszłości będzie mi dane w tej grze jeszcze kiedyś napotkać sklep, no to będę w stanie jeszcze coś tam zakupić. Być może będzie to kałach 2012 ze wszystkimi ulepszeniami. Ale póki co pobawmy się dalej Helsingiem. Okej. Jedna stacja za drugą gminę. No dobra. No, to kontynuując wątek, mówiłem wam o tych siostrach Stalina. Na zachodzie te wieżowce tytułuje się siostrami Stalina. Na wschodzie takie nazewnictwo nie jest w ogóle znane. A tu są szyby popękane. To nie muszę mieć czasem maski przeciwgazowej? I no nie wiem. A jest to dziwne. Bardzo mi się podoba efekt dźwiękowy tego, jak krople deszczu uderzają o stalowy dach tej całej zabudowy fabrycznej. To jest super, daje to radę. Myślę, że noktowizor mi się tutaj przyda i przy okazji podpompuję sobie jeszcze światełko. No, to idziemy dalej. Zatem możecie zapytać w takim razie, jak się te wieżowce nazywało na wschodzie. Oczywiście były to tak zwane stalińskie wysotki, czyli wieżowce Stalina. Chcą tu bić. Nie znają, czy to może zdjęć. Wow. To miejsce jest epickie. To miejsce jest epickie, naprawdę. Podoba mi się. Niebywale klimatyczna lokacja. Czy ja w ogóle świecę? Nie. Latarkę mam wyłączoną i dobrze. Dobra, no to idziemy dalej. Kurde, Felek. Będę se zważaj i uważaj, może co? Mógłbym ich teraz wszystkich wykończyć na cichaszcza tym Helsingiem, ale chciałbym spróbować to zrobić, wiecie. Tak, nieco mniej konfliktowy sposób, na przykład ich ogłuszyć czy coś. Mogę tutaj ich zeskoczyć? Mogę. To dobrze. Nie znam tego miejsca, więc nie mam zielonego pojęcia, gdzie powinienem przechodzić, jak się przekradać. Tam jest Stefan. O, tu jest Ziutek. Ziutek, Kaziutek. Słodziaśny, jest Ziutek. Tam jest jeszcze jeden. Świecił na mnie. Muszę to zdjąć. Co się dzieje? To do tego cienia strzelają. Aha. On odwraca ich uwagę. Tak, zdecydowanie tak. Wow. Co złego to nie ja, panowie. Co złego to nie ja? Ten Ziutek do mnie teraz idzie. To niedobrze. Towarzysz lejtenant, a co my здесь ищем? Da niczego особо nie ищем. Przekazali zająć pozycję. Вот мы занимаем. Ja zdjąłem maskę przeciwgazową, nie? Oczywiście. Все нормально, это ясно, очевидно. Да может они раз в месяц тут бывают. Никого. Загнали нас черти куда, а там война начинается. Kurczę, вот tego Ziutka bym chętnie. On kursuje standardowo, mógłbym go teoretycznie chyba ogłuszyć, ale nie wiem, czy tutaj nie zostanę wyspotowany w tym świetle. On się teraz odwróci i będzie dupa.
Dokładnie. Dobra. Super, jednego mniej. Postaram się ich eliminować, bo w ten sposób przede wszystkim zyskuję nową amunicję, nie? Wow, 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 nie świeć na mnie. Tu można wejść pod spód. Uki doki. Jak jest taki styki fakier? O kurde, tu jest jeszcze jeden. To gorzej. Ale jest... Wow! Okej, tego się nie spodziewałem. To było mocne. Ciężkie niczym 100 kg ołowiu spadające na moją czaszkę. No to też właśnie. Fajna sprawa, fajny klimacik. Tak, mogę się przekraść pod ziemią, tylko dokąd mnie to doprowadzi? Świetne pytanie. To jest wyłączone. A się z tym noktowizorem jest taki problem, że ja nie widzę, gdzie jestem widoczny. Dobra, weź to załóż. Aha, ślepy zaułek, to gorzej. A tu nie wyjdę teraz, tak? Ja jak? Nie wyjdę. No to co mam tutaj zrobić? No to zeczko z dupy. Nie wierzę, że to było tylko takie, żeby sobie zobaczyć. Nie mogę tam wyjść? Naprawdę? Jestem pod pociągiem w ogóle. No nie mogę. To jest dziwne. No dobra, trudno, jak nie mogę, to nie mogę, nie? Tak czy inaczej, właśnie postaram się ich ogłuszać, bo w ten sposób zdobywam nową amunicję, a z nią ostatnimi czasy jest u mnie. Może nie tyle ciężko, co już nie jest tak wesoło, jak kiedyś było. Ty tu jesteś chyba sam, nie? Idziesz po prostu do mnie. Mógłbym go nożykiem dziabnąć, ale wolałbym go ogłuszyć. A tu na górze jeszcze jest gościu. To gorzej. I tam ktoś świeci. Tak, raz na jakiś czas tutaj świecą. Też niedobrze. Bo tego na górze myślę, że mogę zlikwidować. Jego chyba nic nie oświeca, nie? Mam taką nadzieję. Co złego, to nie ja. Och, jest tylko nietoperzowym gołębiem. Tru, tru, łe, łe. Potęga nietoperza. Myszo zwierza. No już ich całkiem sporo zlikwidowałem na cichaszcza. Bardzo mnie to kontentuje. A, bo to jest jakiś generator. I to on tak oświeca, no dobra. Ten kajtuś teraz idzie tam. Zaraz się odwróci. Kajtuś, ty się obróć. Obróć się do mnie, jak do ciebie mówię, kobito. No, chyba się obrócił. Tutaj go powinien zobaczyć, a będzie szedł. Nie, stoi tam dalej. Prosiaczne bydle. Dobra, teraz ja tutaj wężykiem, Jasiu, wężykiem. Noktowizor zdecydowanie ułatwia takie sekwencje robione na cichaszcza, to muszę przyznać. Kurde, ale tamten tutaj oświeca. Musiałbym się pozbyć. No to schrzaniłem, bo ja go musiałem zlikwidować, jak on był tutaj, bo tu jest ciemno, a tam jest jasno, więc go zobaczą. No to muszę niestety przeczekać to, aż on tu znowu przyjdzie. Taka to domena gier nastawionych na cichą rozgrywkę. Dobra, chyba teraz przyjdzie. A, ale super jest ten hangar, bardzo mi się ta lokacja podoba. Idzie, dobra, super, idzie. Czyli teraz będę go mógł sobie zajść, tak? Czy nie? Tutaj? Jestem niewidoczny? Ha, pewnie. Joch, jest cień. A to też jest takim ciekawe, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w pierwszej odsłonie metra cieni nazywano po prostu czarnymi. To byli czarni. Natomiast tutaj już to są cienie. Ale w tej rosyjskiej wersji językowej dalej postacie mówią, że to są czarni. W związku z czym, no, czyżby europejska cenzura? No chyba tak, ludziska. Że wiecie, że słowo czarny się dzisiaj kojarzy ewidentnie z czarnoskórymi, no to automatycznie trzeba było zmienić książki Dmitrija Głowskiego. Bo czemuż by nie? Myślę, że to już jest ewidentna przesada. Bo przecież nie o czarnoskórych jest ta gra, no ale
Europie poprawność polityczna już dawno przekroczyła granice przesady, nie? Co? Takuje. Nie myślałem, że mnie przez podłogę zobaczy. Weź to na chwilkę zdejmij. Okej, to nie był alarm definitywny, on po prostu nie jest do końca pewien, czy coś widział, czy nie. Nic nie widziałeś. To był tylko szczurek. Dobra. Póki co to idzie całkiem nieźle, no wszystkich udało mi się na cichaszcza rzeczywiście zlikwidować. Jeżeli tak by to szło dalej, byłbym bardzo content, ale z tego co widzę, nagrywam już mniej więcej 35 minut, no mniej więcej. Takowoż więc tutaj wypadałoby się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z tejże właśnie gry i z innych gier na moim kanale. Hej ludziska!